Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie zadań z serii Wiesiek. Zadania z Wieśka u mnie na kanale. Odpuszczam dwa pozostałe zadania, które mają miejsce jeszcze z wykonaniem tych zadań. Na razie sobie je daruję. Mam za słabą postać na to, żeby je zaatakować. Jedziemy odebrać należną mi wypłatę. Ta zadania, które do tej pory zrobiłem. I spróbujemy sobie zrobić zadanie fabularne, główne zadanie jakieś, więc trochę udało się nam ponadrabiać, oczywiście. Jest znak tutaj, dobra. Udało nam się sporo porobić, bądź co bądź. Jeszcze więcej pewnie byśmy mogli zrobić. Sami zresztą widzicie, że w tym momencie to już jest prawie pusta plansza. Było 15 zadań, zostały mi 2 zadania, tak naprawdę, z tym etapem jeszcze do zrobienia, ale to sobie, tak jak już powiedziałem, ja sobie to daruję na chwilę obecną. Daruję sobie, dzięki wielkie oczywiście, daruję sobie te zadania na chwilę obecną. O kurde, chciałem się podrapać po wąsie mikrofonem. Oczywiście mi zeszło wszystko. Dorobimy sobie je potem. Zrobimy sobie fabularne zadanie przynajmniej teraz, tak żeby sobie troszeczkę to... Zajęty jestem. Witajcie, rycerzu. Super, 700 koron dostaliśmy. Próbujemy mu coś sprzedać? Przejrzeć woluminy, które masz na sprzedaż. Ja tu fajkę mogę mu sprzedać. Aha, nie ma już hajsu. Dobra. O to, że mu posprzedawał. No to do zobaczenia. No i tyle w temacie. 143. Byle się kamerariusz z wypłatą nie spóźnia. Tyle w temacie. Dobra, zobaczmy, jakie są zadania w ogóle jeszcze. Poszukiwania. No to tutaj mamy... Kurde, że takiego czegoś nie zrobiłem? O tym ja nie wiedziałem? Taka pojedyncza pierdoła mi została dostępna, udostępniona i oczywiście ja tego nie widziałem? Kurde. No to ja zawsze wiadomo, Wiedźmin jest najlepszy na wszystko. Masz problemy z potencją, albo masz problemy, by zadowolić swoją panią, to Wiedźmin zrobi wszystko, żeby to zrobić. Dobra. Nie jestem w sumie jakoś mega daleko. Brzeg jeziora w sumie przeszukać. Tu coś jest. Oczywiście nie rób żadnych głupstw. Kryptach. Nie wiem, czy na górę mam iść, czy nie. Kryptach pod cmentarzem. Wiesz, jaka powinna być flaga księstwa? Biało, czerwono, różowa. Znowu muszę w krypty wchodzić? No. Nie. Krab w kryptach pod cmentarzem. To krypty pod cmentarzem.
Już tu kiedyś... Kiedyś... Byłem... A, no tak, to jest to, co kiedyś mi się nie udało tego... no, otworzyć. To kiedyś nie udało mi się tego w ogóle otworzyć. Zastanawiałem, jak otworzyć tą skrzynkę. To było jakieś zupełnie inne zadanie jeszcze. Dobra, poszukiwane. Są arcymistrzowskie rynsztunki. Rycerz do wynajęcia, dwa zadania, to sobie darujemy. Znajdź wszystkie arcymistrzowskie schematy dla wybranej szkoły wiedźmińskiej. To sobie potem zrobimy. 46, ja już mam 44. Dobra, damy sobie to. To sobie zadanie zrobimy. Nie to, tylko to. Nie wiem, w którą stronę mam iść, ale muszę się na pewno stąd wydostać, bo widzę, że tutaj... Okej. Nie masz po co żyć, to żyj na złość innym. Ciekawie. Dobra, dajcie mi płotkę. Z płotką się tutaj szybciej dostanę. Aha. No tak. Jedź, płotka. Nie znajdziecie lepszych towarów w całym tu są. I u ciebie na pewno też nie. I u ciebie na pewno też nie. Ja tu mam się dostać? Ale ludzie pracują hardnie. Dalej, płotka, dalej. To tutaj miałem się dostać? Krasant z miodem poproszę raz jeszcze. Regis! Zaraza, zamknięte. Na pewno nie pomyliłem miejsca. To musi być tutaj. Gdzieś tu musi być inne wejście. Dobra, ja już widzę gdzie. Nie, no to tym wejściem tu nie wejdę, bo jest zamknięte. To drugie wejście, jakie mi się tutaj przyświeca, to jest tutaj obok. Tak naprawdę. To jest jedno jedyne wejście. Jakie mamy w tym momencie? Innego nie ma. Dobra, zróbmy sobie nowy zapis.
Szczęczący szkielet. Kikimory podkopały się pod mogiłę. Kikimory. On to spalić, czy nie? Powinienem użyć oka Nehalenii. Interesujące. Mam nadzieję, że sobie zrobiłem. Przysięga rycerska. No bo będziemy bogaci w fanty. Dobrze, bo uwielbiam chodzić po kryptach. Tu się bądź co bądź najwięcej zbiera. Dobra, co my ciekawego tutaj, co nas ciekawego tutaj spotka? Umówiłem się z wampirem na cmentarzu. Może być większy banał? Nawet jeśli jest, to rzeczywiście żaden nie przychodzi mi do głowy. Przynajmniej drzwi mogłeś zostawić otwarte. Wysoko sobie cenię moją prywatność. Wolałem, żeby nie dostali się tu jacyś niepożądani goście. A ty cóż... Wiedziałem, że i tak sobie poradzisz. Fakt. Muszę znaleźć twojego przyjaciela i liczę, że mi pomożesz. Zrobię, co w mojej mocy. Jednak nie chodzi o to, co ty musisz, tylko czy Detlaf chce. Jeżeli nie chce, nigdy go nie odnajdziesz i to właściwie zamyka dyskusję. Musi być jakiś sposób. Nie wykryjesz wampira swoimi zmysłami, nie działa na nas magia dywinacyjna. Nic nie da użycie nawet najbardziej dokładnego megaskopu. A to? Może pomóc? Skąd to masz? Jedną z ofiar bestii znaleziono w zakolu rzeki. Przy pociętym trupie znalazłem 3 dłonie. Ta z pierścieniem na palcu wydała mi się nie pasować do reszty. Poza tym interesowała się nią Bruxa. No. I? Chyba jego ręka. Nie ma wątpliwości. Nada się. Intryguje mnie ten pierścień. Nie jest wykonany z żadnego znanego mi metalu. No i te zdobienia. Pochodzi z domu, tego, w którym żyliśmy przed koniunkcją sfer. Swego czasu podarował mi go mój stary przyjaciel. Można powiedzieć, że był humanistą. Uważał, że my, wampiry, jesteśmy tu gośćmi. A jako goście powinniśmy szanować gospodarzy, czyli was, ludzi. Czyli nie zjadać nas, nie traktować jak bydło. Właśnie. Dlatego któregoś dnia podarowałem go z kolei Detlafowi, żeby pamiętał o idei, którą przekazał mi mój stary druh. Co chcesz zrobić z tą ręką? Słyszałeś o teorii Covinariusa o zachowaniu pamięci w tkankach? Czekaj, coś mi świta. Czytałem o tym w Alchemia Oblitera. Kermoren mieliśmy jeden egzemplarz, strasznie zniszczony.
Ale o ile pamiętam, Kowinarius nigdy tego nie udowodnił. Udowodnił. Tyle, że nie zdążył opublikować. Ale pisywał do mnie, byliśmy przyjaciółmi. Stąd wiem, że ukończył badania i przeprowadził pierwsze testy. Nie wgłębiając się w skomplikowane szczegóły, to możliwe. Dzięki dowolnemu fragmentowi tkanki da się odtworzyć to, czego doświadczyło całe ciało. Jak to działa? Potrzeba jakiejś specjalnej aparatury? Trzeba sporządzić specjalną miksturę. Kowinarius nadał jej malowniczą nazwę Pogłos. Po spożyciu wpada się w trans, zbliżony do narkotycznego. Przywołuje on wydarzenia związane z silnymi emocjami, w których uczestniczyła dana osoba. Obrazowo rzecz ujmując, to tak, jakby ci się przyśniły fragmenty czyjegoś życia. Czyli jest szansa, że zobaczymy, co robił Detlaff, zanim stracił rękę. Owszem, liczę też na to, że dzięki Pogłosowi dowiemy się, gdzie Detlaff ma kryjówkę. Nie mógłbyś po prostu przywołać Detlaffa? Jesteście wampirami wyższymi. Na pewno macie swoje sposoby. Jeśli mam być z tobą zupełnie szczery, to rzeczywiście jest jedna metoda, ale uwierz mi, że nie chcemy jej stosować. To ostateczność. Ostateczność? Czemu? Jest istota, która ma moc potrzebną, aby przywołać Detlaffa, niejako zmusić go, by stawił się w danym miejscu. Ale samo dostanie się do niej, nawiązanie kontaktu, to jak balansowanie na cienkiej linie nad przepaścią, w której płynie lawa. To zagrażałoby nie tylko mnie, ale też tobie. A takiego ryzyka nie chcę podejmować. Proszę, zróbmy po mojemu. Będzie szybciej i łatwiej. Okej. Okay. To już wiemy, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Poświęci pół życia na udowadnianie swojej teorii. Domyślam się, że przygotowanie Pogłosu nie będzie proste. Dobrze się domyślasz. Oprócz tkanki Detlaffa potrzebujemy silnego stymulantu ośrodka wzroku. Trucizny, która uwrażliwia na wizję. No to mamy do wyboru kilka składników. Niestety wszystkie są dość rzadkie. Mógłby to być gruczoł mamuna, ale te najbliżej widziałem w zimie. Nadałaby się też ślina wichta plamistego, ale one wyginęły ponad 100 lat temu. Albo oczy kobolda, ale koboldy są rozumne. Nie chciałbym żadnemu wyłupiać oczu. Nie mamy zbyt dużo czasu na dywagację. Pozwolę sobie skorzystać z pomocy. Ruszą się palce? Tak. Co oni tutaj wyczarują? Co się będzie działo? Co to było? Kruk. Dosyć pospolicie występują na tej szerokości geograficznej. Bardzo inteligentne ptaki. Poprosiłem go, żeby poszukał stworzeń, które wymieniłeś. Może któreś akurat żyje w okolicy. Stado kruków dowie się o tym szybciej niż jeden wiedźmin. Oczywiście z całym szacunkiem dla twoich możliwości, przyjacielu. Chwilę im to zajmie, więc może skusisz się na szklaneczkę mandragory? Napijmy się. W sumie. Nigdy nie odmawiam. Niestety to tylko napar, a nie bimber. To nawet lepiej. Pamiętam, że po twoim bimbrze z mandragory ludzie mówili rzeczy, których nie chcieli nikomu opowiadać. W takim razie czego Geralt z Rivi nie chciałby mi powiedzieć? Widzę, że zastawiłeś na mnie pułapkę. Niestety, żeby mnie wyciągnąć na zwierzenia, musisz się bardziej postarać. Zabrzmiało jak wyzwanie. W takim razie zamieniam się w słuch. Co mam robić? Może najpierw ty zdradzisz mi jakąś swoją tajemnicę. Wampiry to bardzo intrygujące stworzenia. Ale czy interesuje cię coś konkretnego?
Ciekawy jestem, co się z tobą działo, po tym jak ożyłeś. Cóż, jak zapewne się domyślasz, długo dochodziłem do siebie. Zresztą wciąż nie odzyskałem pełni sił. Ale wtedy byłem tak słaby, że przez pierwszy rok nie mogłem poruszać się w własnych siłach. Detlaf cierpliwie znosił moją słabość. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tu, a regeneracja postępowałaby znacznie wolniej. A kiedy już stanąłem na własnych nogach, wyruszyłem do Brugge, do mojego rodzinnego Dillingen, gdzie wiodłem spokojne życie Cyrulika, ciesząc się poważaniem u ludzi. Jestem zaprzeczeniem obiegowych wyobrażeń na temat potworności wampirów. Do Brugge? Widzę, że po odzyskaniu życia stałeś się sentymentalny. Może odrobinę. A ty? Co działo się z tobą? Odnalazłeś Ciri? Wtedy tak, ale wkrótce potem odeszła, a potem wróciła i razem pokonaliśmy Dziki Gon. O, widzę, że naprawdę sporo się działo podczas mojej nieobecności. To prawda, ale to temat na inną okazję. Teraz chciałbym zapytać o coś ciebie. Zadam ci pytanie, na które wszyscy chcieliby znać odpowiedź. Co się dzieje po śmierci? Rozumiem, że chcesz, żebym ci powiedział, czy ludzka wiara w bogów ma sens. Ale nie wiem tego. Jesteśmy kompletnie inni od ludzi. Nasza materia może istnieć bezpostaciowo. Nie potrzebujemy do tego ani serca, ani mózgu, ani powietrza. Ale byłeś martwy. W ludzkim postrzeganiu śmierci... tak. Czułeś coś? Rozumowałeś? Trudno to wyjaśnić. Odczuwałem coś bardzo niepokojącego, coś, czego nie mogłem nazwać, bo nie rozumowałem. Dopiero po regeneracji pojąłem, że to, co czułem, to było zimno i niewyobrażalny strach. Gdyby nie Detlaf, byłbym zatopiony w wieczności lodowatego lęku. Czyli jednak nie żyłeś. To musi być przejmujące przejść coś takiego. Faktycznie nie potrafię tego z niczym porównać. Ale wiesz przecież, że my nie pojmujemy śmierci tak jak wy. Obce jest nam także wasze przywiązanie do życia. Jesteście śmiertelni. Ergo z góry wiadomo, że umrzecie. To tylko kwestia czasu. Często się zastanawiam, po co tak się staracie? No jaka jest różnica w śmierci w wieku 20, 40 albo 100 lat? Przecież to mgnienie oka. To kwestia perspektywy. Ktoś, kto ma do wydania miliard koron, nie zrozumie kogoś, kto ma ich 20. Masz rację. Punkt widzenia wiele zmienia. No dobra, możesz mi zadać jedno pytanie. Co chcesz wiedzieć? Jedno pytanie w przypadku tak intrygującego człowieka jak ty, Geralt. Też to niegodziwe, ale spróbuję. Dał nabrać, nie? Gdybyś umarł i się zregenerował tak jak ja, w tym twoim nowym życiu też chciałbyś być Wiedźminem? Wiem, że Wiedźminem. Widzisz, Regis. Ja chyba nie umiałbym być kimś innym. A próbowałeś? Widzę, że tak łatwo cię nie spławię. Ty chcesz wiedzieć, czy lubię być Wiedźminem, tylko jak zwykle nie pytasz wprost. Lubię być na szlaku. Lubię łapać pierwszy trop. Lubię napięcie przed walką. Nic nie daje takiej adrenaliny jak walka z potworami. Przyzwyczaiłem się już nawet do tego, że ludzie traktują mnie jak wyrzutkę. Tak. Rzadko sobie to uświadamiam, ale lubię bycie Wiedźminem. Dziękuję, że byłeś ze mną szczery. Szczerość jest cechą odważnych, przywilejem nielicznych. Coś nie wraca, ten twój skrzydlaty przyjaciel. Jesteś pewien, że zrozumiał, o co ci chodzi? Jestem pewien. Poczekajmy jeszcze chwilę. Na pewno niebawem będzie z powrotem.
To chyba jakaś pauza, nie? Się teraz szykuje. Mały przestój. W całej tej historii, w całej tej krasie. Jakiś czas później. Czujny jak zawsze, nie ma jak wampir. Jesteś pewien, że podczas próby traw nie dodają wam kilku naszych genów? Doceniam komplement. Masz coś dla mnie? Miałeś rację. W okolicy nie ma żadnych koboldów ani mamonów. Mówiłem. Pozwól mi skończyć. Okazuje się, że jest jeden wicht plamisty. Żyje w opuszczonej posiadłości w lasach Karoberty. Niemożliwe. Wiedźmini wybili je wszystkie co do jednego, zanim się urodziłem. W takim razie będziesz musiał zweryfikować swoją wiedzę na temat wichtów plamistych, bo temu jakoś udało się przeżyć. Pamiętam, że z domem, w którym się zaszył, była związana jakaś opowieść. Miejscowi uważają to miejsce za przeklęte. Może dlatego wicht tam przetrwał, nie niepokojony przez nikogo. Możliwe. Wichty rzadko żyją w lasach i opuszczonych ludzkich siedzibach. Raczej na pustyniach czy starych cmentarzyskach. Do czego zmierzasz? Może jednak to wcale nie wicht plamisty. Może twój pomocnik się pomylił. Ale coś mu nie wierzy. Sądzę. Kruki to wyjątkowo mądre stworzenia i mają dobrze rozwinięty zmysł obserwacji. I cóż takiego zaobserwował? Wyobraź sobie, że wokół posiadłości pełno jest łyżek. Łyżek? Daruj sobie to spojrzenie. To nie ja tam byłem. Może wichty plamiste są zbieraczami? A może jest to związane z klątwą? Proponuję, żebyś zaczął przygotowywać miksturę, a ja zdobędę ślinę wichta. Używaj jej do swoich wywarów. Myślisz, że sprzeda ci trochę śliny? W ostateczności przyniosę ci jego ślinianki. Powinny wystarczyć. Przez chwilę wyobraziłem sobie, jak przekonujesz wichta, żeby zaprzył ci do kubka. To była bardzo frywolna wizja, ale ślinianki wystarczą. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. No, to ja biorę się za wertowanie ksiąg. Ksiąg? Myślałem, że będziesz ważył miksturę. Potrzebujemy jeszcze jednego składnika, którego zdobycie może okazać się dość karkołomne. Dlatego mam nadzieję znaleźć zamiennik. Rozumiem. Powodzenia. Tobie też, przyjacielu. No dobra. Od razu może sobie ten... Glostariusz, Bestariusz... My tutaj znajdziemy kogoś o wicht. Dobra, opcjonalnie zrobiliśmy zadanie. Myślę, że... Czekajcie. Myślę, że na tym etapie możemy sobie zakończyć kolejne zadanie, resztę będziemy kontynuować w następnym filmie. Opcja subskrypcji u góry, odnośnik do filmu w tamtą stronę, a poniżej wszystkie linki związane z twórczością mnie na kanale. Jeżeli się podobało, no to oczywiście zachęcam do zostawienia jakiegoś śladu po sobie. Serdecznie zapraszam na inne filmy i co? Widzimy się, słyszymy się w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.